Witam Państwa na drugiej debacie w klubie Dialog i Rozwój. Debata odbywa się w klubie profesorskim SGH, a tematem jest rynek pracy i oczekiwania wobec absolwentów SGH, stan obecny i perspektywa 2050+. Mam przyjemność przywitać wśród uczestników debaty pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Bosiakowskiego, byłego rektora SGPiS, pana doktora inżyniera Andrzeja Cholewę, wiceprezesa zarządu Traktek spółka akcyjna, pana dyrektora inżyniera, magistra inżyniera Jaromira Jędrasa, senior HR, business partner w mBanku, panią dyrektor magister Annę Kozińską z działu rekrutacji i promocji SGH oraz pana magistra Daniela Wieteskiego, przewodniczącego samorządu doktorantów oraz pana Michała Strzałkowskiego, przedstawiciela samorządu studentów. Witam serdecznie internautów, którzy będą obserwowali naszą debatę. Jesteśmy w trakcie debat o funkcjonowaniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dzisiaj chcielibyśmy się zastanowić, czy właściwie kształtujemy absolwentów naszej uczelni i czy ci absolwenci, którzy mają przed sobą 40 lat aktywnej postawy zawodowej, będą przygotowani nie tylko do tego, co ich spotka w pierwszym dniu po ukończeniu uczelni, ale przez cały okres kariery zawodowej. Chciałbym poprosić pana rektora Bosiakowskiego, żeby wprowadził nas do tego, jak do tej pory w SGPiS-ie, a następnie w Szkole Głównej Handlowej do tej kwestii żeśmy podchodzili. Tak, wobec tego, jeżeli chodzi o tę sprawę, to ja uważam, że i w Szkole Głównej Handlowej, to jest już okres i przedwojenny, ale również i okres powojenny. Otóż w okresie tutaj powojennym mamy tak, mianowicie, że szkoła była prywatną uczelnią do 1949 roku. W 1949 roku została, to była Szkoła Główna Handlowa, a potem była Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Prawda? I wobec powyższego się zmienił zupełnie system. Prawda? To była zmiana systemowa, zmiana ustrojowa. Otóż, a jak wobec powyższego to wpłynęło na sprawę naszych studentów, ich przygotowania do, powiedzmy, potem pełnionego zawodu, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, otóż sytuacja sprowadzała się do tego, że właściwie program nauczania i, powiedzmy sobie, który istniał w uczelni w okresie, powiedzmy sobie, początkach SGPiS-u, był taki, że właściwie studenci otrzymywali tą wiedzę, mówiąc krótko, również podstawową, ponieważ mieli dostęp do, powiedzmy sobie, literatury światowej. To myśmy mieli bardzo dobrą bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej. Powiem tylko, że w okresie międzywojennym była to największa biblioteka w Europie, jeżeli chodzi o biblioteki, powiedzmy sobie, ekonomiczne. Prawda? I wobec powyższego myśmy pilnowali jednej rzeczy bardzo ważnej, żeby student miał dostęp do aktualnej wiedzy ekonomicznej. To była podstawa. I wobec powyższego, jak się zmieniały systemy, bo ten system się potem zmienił, prawda, jak wiadomo, wobec powyższego nasi absolwenci nie mieli kłopotu dostosowaniem się do nowych warunków gospodarowania, dlatego że oni mieli bardzo dobre wykształcenie w zakresie podstaw ekonomicznych. Podstawy ekonomii to była, że tak powiem, rzecz zasadnicza i to był zasadniczy, bym powiedział, punkt oporu.
Dziękuję serdecznie. Chciałbym do pana dyrektora Jędrasa skierować następujące pytanie. Pan reprezentuje bank. Wielu naszych absolwentów trafia do banków jako pracownicy. Czy w trakcie rekrutacji z pana punktu widzenia ważniejsza jest wiedza, jaką wnosi absolwent, czy też ważniejsza jest gotowość, czyli swoista postawa do ustawicznego uzupełniania wiedzy, bo przecież to, co wyniosą studenci z uczelni, jest aktualne tylko wtedy, kiedy studiowali. Dziękuję bardzo. Ważne jest jedno i drugie, ponieważ na początku widzimy wiedzę, widzimy w ten sposób, że absolwent ma ukończone studia. To jesteśmy w stanie ocenić, to jest znacznie łatwiej ocenić. Jeśli zaś chodzi o postawę, trudniej jest to ocenić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, czy w ogóle w czasie procesu przyjmowania do pracy. No niemniej jednak staramy się również to mieć cały czas na uwadze. Postawa polegająca na chęci uczenia się i świadomości, że uczyć się trzeba często i właściwie całe życie, jest oczywiście bardzo ważna, ale jest jednym z wielu elementów, które później w realnym życiu zawodowym i w organizacji, a konkretnie w moim przypadku w mBanku, się przydają i są ważne. Ja może przypomnę takie HR-owe powiedzenie, które mówi, że pracę się dostaje dzięki kompetencjom twardym, ale awansuje się dzięki kompetencjom miękkim, a częścią kompetencji miękkich w pewnym uproszczeniu jest również postawa, jest również podejście do tego, jak się wykonuje pracę. Puentując, my poszukujemy najlepszych ludzi, czyli takich, którzy na początku dysponują i wiedzą, i potencjałem, i odpowiednią postawą. Dziękuję serdecznie. Kieruję teraz pytanie do pana prezesa Cholewy. Z poprzedniej wypowiedzi wynika jednak ten aspekt awansu wewnątrz organizacji. Natomiast jaka jest perspektywa, żeby nasz absolwent w jednej organizacji spędził całą karierę życiową? Jak ten aspekt dynamiki i rotacji jest oceniany przez pana prezesa? Według mojego doświadczenia i poglądu na dzień dzisiejszy wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, żeby absolwent mógł przez całe życie spędzić w jednej organizacji. Nawet jeżeli to jest organizacja duża, ona oczywiście mu może stwarzać różne możliwości rotacji stanowisk, pozyskania nowej wiedzy, nowego doświadczenia, ale przede wszystkim liczyć się trzeba z tym, że pracujemy właściwie na otwartym rynku i o bardzo dużej dynamice. Osobiście pracowałem w kilkunastu firmach, w czterech korporacjach ponadnarodowych. Mimo tego, że były inne czasy, to te zmiany, szczególnie w ostatnich 10 latach, są wyraźnie widoczne. Więc gdybym miał się ustosunkować do słów mojego poprzednika, ja się całkowicie zgadzam. Ja bym bardziej optował za tym, że trzeba kształtować postawę otwartości, uczciwości, dzięki wiedzy oczywiście podstawowej, możemy uczyć się wszystkiego. Możemy się nauczyć w zasadzie bardzo szybko, może nie języków obcych, ale wielu, wielu elementów. Jeżeli mamy nieprawidłową postawę, której w tej chwili nie będę definiował, nie będziemy się w stanie niczego nauczyć, bo będziemy mieli opór przed zmianami. Oczywiście. Ja chciałabym dodać do tego, co pan prezes powiedział, fakt, że nasza uczelnia jest od lat świadoma takich wymogów rynku pracy i właściwie w takim trójkącie, te postulaty są realizowane w trójkącie pracodawcy, my uczelnia jako edukatorzy, ale tym trzecim najmocniejszym komponentem jest sam student i potem sam absolwent i pracownik. Pamiętam czasy transformacji, kiedy zmienialiśmy system kształcenia w SGH i programy edukacyjne
I niezwykle dużą rolę odegrali wtedy nasi studenci, którzy przyczynili się do efektywnej zmiany programów, ich otwartość, ich dynamizm, wszystkie cechy, które reprezentowali, jak krytyczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów, niebywały dynamizm i studia z pasją. Mówię też o moich rocznikach na przykład, o moim roczniku. To sprawiło, że szkoła się zreformowała i dzisiaj po tych 15 latach spotykam znowu studentów SGH w takiej samej formie, to znaczy dynamicznie angażujących się zarówno w promocję tej uczelni, jak i niezwykle bogate relacje z rynkiem. Studenci prowadzą mnóstwo projektów biznesowych na najwyższym poziomie. A ja dzisiaj występuję w takiej roli, że awansowałam, jestem dyrektorem Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii i właściwie w wielu obszarach naśladuję studentów, czyli robię bardzo podobne ruchy na rynku, żeby pozyskać partnerów do współpracy. I na dowód tego, że nam to wszystko razem dobrze wychodzi, chciałam zacytować najnowsze badania firmy Uniwersum. Jest to firma, która jest właściwie wspierana przez pracodawców, dlatego że pracodawcy dzisiaj starają się o studentów dużo bardziej niż studenci o pracodawców. Także szczególnie dla Szkoły Głównej Handlowej jest to teza ciągle prawdziwa. I jeszcze raz chciałam podkreślić, że sposób, w jaki studenci studiują, ma duży wpływ na to, że jesteśmy w stanie ciągle przyciągać najlepszych kandydatów do Szkoły Głównej Handlowej. A studiują w sposób świadomy. Tak? Mamy świadomych studentów i to oni mają bardzo duży wpływ na upraktycznienie studiów w SGH. Czy zna pan swoje koleżanki i kolegów wśród studentów, którzy świadomie zaprzestali studiów na pierwszym stopniu, czyli na uzyskaniu licencjatu, czy to jest bachelora, czy też jest to formalny w tej chwili wymóg systemu bolońskiego, że mamy dwa stopnie, ale tak naprawdę studenci w SGH z założenia chcą od razu mieć karierę obu tych stopni? Oczywiście znam takie osoby. Jednak no, to nie jest regułą. Regułą jest jednak ukończenie studiów magisterskich, często łączone z pracą, bo karierę tak naprawdę zaczyna się w trakcie studiów licencjackich i od tego, jak ona się potoczy, zależy, czy ktoś ukończy studia magisterskie wyższego poziomu, czy nie. Osobiście znam kilka przypadków osób, które są niesamowicie, odnoszą niesamowite sukcesy, nie kończąc licencjatu, a w zasadzie nawet już to powiedziałbym, to są osoby, które już parę lat temu to robiły, więc wydaje mi się, że akurat wykształcenie licencjatu nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby osiągnąć sukces, bo istnieją inne drogi rozwoju. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze do pana dyrektora pytanie. Czy jeżeli zgłasza się do was kandydat, który jest tylko po licencjacie i obok niego występuje konkurent o to samo miejsce, który jest z tytułem magistra, to czy to ma jakieś znaczenie z punktu widzenia rekrutacji? Ma znaczenie oczywiście. Dwa lata edukacji więcej sporo dają. Licencjat to nie jest w tej chwili dużo. Oczywiście można odpowiedzieć, to zależy od kandydata, ale żeby spojrzeć szerzej, z punktu widzenia rynku, to odpowiem może wynikiem badania, które zostało przeprowadzone kilka lat temu, które miało na celu zbadanie, jak długość edukacji, ale nie tylko tej formalnej, akademickiej, ale również tego, co się robi zaraz po studiach, wpływa na karierę i na wysokość zarobków. Ponieważ była tam jeszcze perspektywa rodziców, którzy do pewnego wieku dzieci powinni w związku z tym wspierać, więc przeczytałem to bardzo uważnie, bo mój syn był jeszcze w szkole i musiałem sobie obliczyć, jak długo będziemy jeszcze go wspierać. No i okazało się, że poza edukacją formalną liczoną jako 5 lat raczej niż 3, bardzo ważne jest jeszcze, żeby
a w ciągu pierwszych latach po ukończeniu studiów maksymalnie dużo wiedzy i doświadczeń zdobyć i jednocześnie pracować w jak najlepszych firmach. To oznacza często niezbyt wysokie zarobki, a to z kolei dla rodziców konieczność wspierania. Ale o ile osoby, które wcześniej kończą studia, czyli na przykład po licencjacie i szybko zaczynają pracować, stosunkowo szybko też zaczynają dość przyzwoicie zarabiać, to później ten wzrost zarobków jest bardzo niewielki. Za to osoby, które można powiedzieć, że nawet przez kilka lat po studiach jeszcze praktykują i tak naprawdę niewiele zarabiają, to w momencie osiągnięcia takiej masy krytycznej wiedzy, doświadczenia, certyfikatów, a dobrych firm w CV-ce, to ten skok kariery i wynagrodzenia jest bardzo duży i w porównaniu do tej pierwszej grupy. To może nie wprost, ale odpowiada na pytanie, czy licencjat, czy dłuższa edukacja. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałem się z tym zgodzić i jeśli ktoś decyduje się na to, by skończyć swoją karierę na poziomie licencjatu, na pewno ciężej będzie mu potem zmieniać swój zawód lub zmieniać swoje miejsce pracy, bo może utkwić w takiej pułapce sukcesu tak naprawdę, że uzyskał wielki sukces na początku, kiedy rozwijał swoją karierę i zrezygnował wtedy ze studiów wyższych, ze studiów magisterskich, ale potem znajdzie się w sytuacji, w której będzie chciał zmienić pracę albo sytuacja w firmie rozwinie się niekorzystnie i wtedy już będzie miał problem ze znalezieniem pracy bez tego dyplomu magisterskiego. Dziękuję bardzo. Panie Danielu, no to w takim razie czym jest trzeci stopień, studia doktoranckie? Czy to jest tylko przygotowanie do kariery naukowej, czy też to jest przygotowanie do kariery poza nauką, ale z uzyskanym stopniem naukowym doktora? Jak to doktoranci oceniają? Jeżeli chodzi o samych doktorantów, to my cały czas podkreślamy i co często nie jest zauważane przez uczelnie, że idąc na doktorant, każdy ma jakby swoje motywacje przyjścia na ten doktorat. I nie zawsze tą motywacją jest chęć dalszej kariery akademickiej, czego się nie dostrzega i czego też nie dostrzega ministerstwo, nadając na przykład konieczność doktorantom robienia praktyk dydaktycznych. Część po prostu chce uzyskać tytuł doktora, żeby zwiększyć swój prestiż i dalej na przykład potem pracować w firmach konsultingowych i niektóre wymagania nie są potrzebne, dlatego na takich studiach doktoranckich powinno być rozluźnienie na osoby, które dalej wiążą karierę naukową dzięki tym studiom doktoranckim i na tych osób, które chcą jakby uzyskać większe kwalifikacje i pozostać na rynku pracy takim komercyjnym, nie typowo stricte naukowym. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się jeszcze ustosunkować do ukończenia studiów drugiego stopnia, czyli tytułu magistra. Dla mnie osobiście jest to ważne. Ja osobiście uważam, że student, który ukończył wyższą uczelnię, nie ukończył ją w pełni, jeżeli pozostaje z tytułem tylko licencjata. Co do studiów doktoranckich, uważam, że to jest kolejny etap i czy pracujemy na uczelni, czy pracujemy w biznesie, w przemyśle, jest to także szalenie ważne, ponieważ zbliżam się do takiego podejścia, obserwując dynamikę otoczenia, że w zasadzie powinniśmy się uczyć całe życie i to także dotyczy przygotowania uczelni. Uczelnia chyba nie powinna zamykać się nigdy, czyli w zasadzie jeżeli kończymy uczelnię, powinniśmy tak naprawdę do grobowej deski być z nią związani. To zupełnie oznacza inny model kształcenia. Drzwi do uczelni powinny być zawsze otwarte. Dziękuję bardzo, panie prezesie. I chciałem spytać, panie rektorze, o rzecz następującą. Czy w przeszłości myśmy starali się kształtować absolwentów jako fachowców, czy jako potencjalnych liderów, menadżerów? Jak to było w minionych dekadach, panie rektorze?
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja chciałem, przepraszam bardzo, ale troszeczkę rozszerzyć pana pytanie, ponieważ tutaj była mowa i o doktoratach, prawda? Mianowicie, otóż jeżeli chodzi o doktoraty, to sytuacja jest taka, że u nas pewnie też to nie wprowadzone, ale w innych krajach europejskich są dwa rodzaje. Jest doktorat naukowy, a więc no, to są krótko dla ludzi, którzy chcą pracować dalej naukowo, prawda, w nauce. Ale jest tak zwany doktorat zawodowy. To znaczy, że on jest praktykiem, ale na tyle jest aktywnym praktykiem i na tyle myślącym, że potrafi wyłowić pewne historie z praktyki, które się potem nadają do obróbki również, powiedzmy sobie, dla tych, którzy robią te doktoraty, nazwijmy to naukowe. I wobec powyższego ten element jest bardzo ważny. Ja uważam, że dość szybko powinniśmy jednakże, mówiąc krótko, to jest kwestia resortu, jak odpowiednie przepisy zostaną uregulowane, ale to jest moim zdaniem ta sprawa bardzo istotna. I druga rzecz, którą chciałem tutaj po zapytaniu pana profesora, mianowicie tak, siedzimy tu w gronie no, ludzi o ogromnym doświadczeniu, powiedzmy sobie, praktycznym, prawda, i tak dalej. I ja tak w imieniu takich, powiedzmy sobie, absolwentów, którzy kończą naszą uczelnię, no i teraz będzie zaproszony na rozmowę do jakiejś firmy. I teraz tak, coś się tam będzie liczyło. Powiedzmy sobie, on jest ciekawy, czy jego wygląd, czy jego, powiedzmy sobie, no, jak umiejętność wysławiania się, prawda, pewne takie różnego rodzaju nawyki, powiedzmy sobie, które towarzyszą w normalnych rozmowach. Jednym słowem, co się liczy? Co się liczy w tym wszystkim? Prawda? No, na pewno studenci, którzy dzisiaj nas słuchają, takie pytanie sobie stawiają, ale ponieważ jest okazja, to można byłoby na ten temat coś powiedzieć. A teraz na pytanie, które pan profesor postawił. Otóż większość absolwentów SGH w okresie przedwojennym miało tylko, że tak powiem, pierwszy stopień, ale sytuacja była troszeczkę inna, dlatego że na tych absolwentów, mówiąc krótko, miejsca już czekały. Prawda? To znaczy nie było takiej sytuacji, że absolwent, powiedzmy sobie, SGH szukał roboty. Już na niego czekali. I wobec powyższego ten pierwszy stopień kończył się dyplomem. Praca dyplomowa oczywiście była z różnych przedmiotów szczegółowych, bankowości, niebankowości, rachunkowości, tak jak to było. Natomiast jeżeli chciał mieć stopień magistra, no to był taki zwyczaj, to w takim razie magisterium to trzeba robić w katedrze pod kierunkiem profesora Edwarda Lipińskiego, bo to była właśnie firma, to była ta podstawa, powiedzmy sobie. No i wobec powyższego tak to wyglądało. Ale bym powiedział, że to dawało w sumie jednakże taką pewną ciągłość w doskonaleniu i zdobywaniu pozycji, powiedzmy sobie, jako i przyszłego albo naukowca, prawda, albo powiedzmy sobie przyszłego pracownika w praktyce gospodarczej. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, a jak to jest teraz? Jak pani ocenia, czy my jesteśmy przygotowani do kształtowania fachowców, czy bardziej i oczekiwanie naszych studentów i nasza oferta dydaktyczna jest skierowana, żebyśmy kształtowali liderów? Tak naprawdę profil absolwenta zaczyna się w postaci kryteriów rekrutacyjnych. A my jako Szkoła Główna Handlowa szukamy ludzi z potencjałem, z wysokim potencjałem,
Tak jak wszyscy wiedzą, jest jeden wspólny rok, pierwszy, na to, żeby rozpoznać w sobie odpowiedź na to pytanie, które pan profesor zadał. To znaczy odpowiedzialność jest po stronie studenta. Chodzi o to, żeby student świadomie wybrał to, co jest najlepsze dla niego, zgodnie z jego predyspozycjami, a w tym szkoła pomaga. Dzisiaj w uczelniach, we wszystkich uczelniach, tak nie będę chwalić tylko Szkoły Głównej Handlowej, jest bardzo mocno rozbudowany serwis taki diagnostyczno-doradczy, czyli od kilku lat na rynku rozwinęły się bardzo dobre ośrodki w uczelniach, które pomagają studentom w pisaniu CV, w przygotowywaniu do rozmowy wstępnej. I ten serwis najbardziej, ta usługa jest wykorzystywana przez studentów pierwszych lat. Czyli w momencie, kiedy studenci przychodzą na uczelnię, wygląda na to, że myślą już o podejmowaniu pracy po skończeniu, bardzo szybko przygotowują się do wymogów rynku pracy i właściwie sami szukają do uczelni elementów, które są im potrzebne na zewnątrz. I ta druga decyzja dotycząca, czy studiują tylko na poziomie licencjackim czy magisterskim, też jest wynikiem rozwoju w uczelni. Mają kontakt z wykładowcami, wielu wykładowców pełni rolę mentorów, nawet młodzi pracownicy naukowi SGH tak się właśnie zachowują wzorcowo, jako fajni opiekunowie, prowadzą swój mentoring poprzez media internetowe, takie są dzisiaj praktyki, więc ta opieka mentorska przeniosła się również w tę rzeczywistość wirtualną. Kontakt jest bardzo szybki i bardzo bliski. Nie ma już takiej dostojnej uczelni, jaką pamiętamy z czasów SGPiS-u, ale jest nowoczesna, szybka, otwarta, niezwykle otwarta na kontakt zarówno z wykładowcą, jak i z kolegami z różnych grup. Bo pan profesor zaryzykował taką tezę, że ludzie młodzi nie znają się, prawda, nie są dobrze zintegrowani. Ponieważ nie mamy grup studenckich, prawda, jest otwarty dostęp do wszystkich zasobów uczelni, to pomimo tego, chciałam znowu powiedzieć komplement społeczności studenckiej, obserwuję bardzo silne grupy projektowe. Jakby projekty stały się tym narzędziem, którym kiedyś była grupa studencka. Ludzie, którzy pracują razem w projektach, zaprzyjaźniają się i nawet później otwierają swoje startupy, czy mają wpływ na życie biznesowe. Także jest nowa rzeczywistość, w której właściwie takim mentorem jest mentor zbiorowy, jest to zarówno wykładowca, opiekun koła, bądź inna osoba z otwartą głową, student i partner z biznesu. To są takie zmiany, które ja obserwuję w SGH, że tego typu zespoły są tymi zespołami, które może nie zastępują mentora, bo daj Boże, żeby nasi mentorzy dalej te role swoje pełnili w czystej formie, ale jest to nowa jakość, która ma wpływ na to, że poziom studiów może być utrzymywany na bardzo wysokim poziomie dzięki tym trzem aktorom. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Panie Michale, cały czas SGH cieszy się opinią najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce, ale nie mogę sobie wyobrazić, że nie ma jakichś niedostatków. I teraz z punktu widzenia tworzenia sylwetki absolwenta, jak w środowisku studenckim oceniacie, gdzie jeszcze są te niedostatki, no bo to powinna być wskazówka do doskonalenia tego, w jaki sposób funkcjonuje nasza uczelnia. Tak, i właśnie w tym kontekście chciałem też się odnieść do dwóch przedmówców, tutaj do pani dyrektor i do przedstawiciela samorządu doktorantów i połączyć jakby te dwie wypowiedzi w jeden pomysł. Mianowicie faktem jest, że oprócz tego, że uczelnia przekazuje wiedzę, moim zdaniem też powinna być taką latarnią dla osób, które tutaj przychodzą, to znaczy Nie powinna wymagać od studentów tego, że już na wstępie będą wiedzieli, gdzie chcą się znaleźć za 10 lat. Na innych uniwersytetach to funkcjonuje w ten sposób,
że każdy student ma możliwość parę razy spotkania się i właśnie to jest w myśl tego serwisu Kariera SGH, gdzie można się skonsultować ze specjalistami, jaką karierę wybrać, ale oprócz tego istnieją jeszcze takie rozwiązania, gdzie można zatrudnić doktorantów jako takich tutorów, to na innych uczelniach nazywa się tutor, gdzie można skonsultować swoją karierę, swoje dotychczasowe osiągnięcia i to jest osoba, która ma kilka lat doświadczenia więcej i może poprowadzić takiego studenta. I to tworzy bardzo fajną sytuację, w której korzystną, w której środowisko akademickie z różnych pokoleń integruje się ze sobą i wspomaga się nawzajem, wzbogaca się nawzajem tym, że starsi pomagają młodszym i potem ci młodsi stają się starsi i pomagają jeszcze młodszym. I właśnie tutaj tą tezę chciałem poprzeć badaniem z 2013 roku, które przeprowadziliśmy na próbie 1000 studentów, pytając ich, czy rozpoczynając studia na SGH wiedziałeś, który kierunek studiów chcesz wybrać. Niemal 2/3 powiedziało, że nie wiedziało bądź zmieniło zdanie w trakcie. To oznacza, że istnieje duża nisza w tym względzie, żeby pokazywać ludziom różne ścieżki rozwoju i tak naprawdę kreować takie świadomą postawę wśród studentów, co chcą robić i z czym to się wiąże. Więc moim zdaniem to jest bardzo ważna kwestia. Kolejną kwestią postawiłbym bardzo na jakość edukacji, która... Bo moim zdaniem, nawiązując jeszcze do pierwszego pytania, które było, jakość kształcenia może w bardzo silny sposób zdeterminować kształtowanie postaw. To znaczy, jeśli edukacja będzie na wysokim poziomie i będzie na studentach wymagała dużego nakładu pracy, to wytworzy w nich etykę pracy, szacunek dla wiedzy, szacunek dla nauki. Moim zdaniem nie jest przypadkiem, że te najlepsze uniwersytety na świecie, na których jest najciężej studiować, i jednocześnie wydają absolwentów, którzy reprezentują sobą najwięcej, jeśli chodzi właśnie o podejście do pracy, kreatywność i taką postawę moralną. Jeśli chodzi jeszcze o to, co SGH powinno oferować, moim zdaniem istnieje jeszcze dużo pracy do wykonania w kwestii rozwijania studentów w kierunku rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów, z angielska problem solving, to jest taki termin, który już na stałe wszedł tak naprawdę do metodologii nauczania i jest on troszeczkę inny od tego, co często możemy spotkać na wykładach na SGH, gdzie liczy się tylko znajomość faktów. Na przykład, podając przykład, znajomy był na Uniwersytecie w Rotterdamie i przyszedł na egzamin, gdzie wykładowca powiedział, możecie wszyscy wyciągnąć swoje podręczniki. Na stronie takiej znajduje się teoria do tego i tego zagadnienia, proszę rozwiązać ten problem. I wydawałoby się, że to jest najprostsza rzecz na świecie, ale większość z tych studentów nie zdała tego egzaminu, bo po prostu jakby synteza faktów i wyciąganie informacji, formułowanie wniosków jest bardzo ważne. I ostatnia kwestia, odnosząc się do tego, czy być liderem, czy fachowcem i tej rosnącej potrzeby jakby rozwijania umiejętności miękkich u studentów. Wydaje mi się, że coś takiego jak to też na innych uniwersytetach funkcjonuje pod nazwą science communication, czyli umiejętność przekazywania swoich myśli skomplikowanych, bo myśli o zaawansowanych jakichś merytorycznych kwestiach do innych osób, tak żeby mogli to zrozumieć, tak żeby płynnie można było formułować myśli. I to są rzeczy, które często przewijają się wśród studentów, jeśli pytamy ich o to, co chcieliby zobaczyć w SGH. Czym chcieliby się reprezentować po ukończeniu SGH? Dziękuję bardzo. Panie prezesie, oczywiście cały czas prowadzimy dyskusję nad tymi pytaniami, które już padły, ale chciałbym dodatkowo naszą dyskusję wzbogacić o następujący wątek. Czy nasze wyobrażenia o potrzebach rynku pracy nie są zbyt skromne, zbyt wąskie, w stosunku do tego, jak bardzo rzeczywiście zmienia się gospodarka, jeżeli istnieje pojęcie dzisiaj przemysł 4.0 z internetem rzeczy, cyfryzacją wszystkich prawie obszarów funkcjonowania i społecznego, i komercyjnego. Czy to wszystko tworzy nowe wyzwania wobec naszych absolwentów, do których uczelnia musi się dostosowywać?
Bardzo proszę. Ja osobiście nie lubię tej wirtualizacji w postaci określeń kolejnych wersji rynku 4.0, ale faktem jest, że stajemy w obliczu nowych zagrożeń. To nie są tylko dobre strony cyfryzacji, wirtualizacji, ale przede wszystkim istnieje wiele elementów antyjakości. Ja osobiście jestem zwolennikiem tezy, że przyszłość jest nieprzewidywalna. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za 5, za 10 lat. Znamy pojęcie czarnego łabędzia, który określa zjawiska bardzo rzadkie, jako i rzadki jest czarny ptak, zwany łabędziem. Ale tych zjawisk jest coraz więcej. Te zjawiska pokazują, czy wspierają tezę o coraz większym chaosie. Rozwój cyfryzacji prowadzi do tego chaosu. Człowiek jest jednostką emocjonalną. W związku z tym bardzo często reaguje nadwrażliwie na czasem najmniejsze informacje płynące z drugiej strony kuli ziemskiej. I co to jest rynek? Słyszę ostatnio antytezy, że właściwie trzeba odejść od paradygmatu rynku. Czy będzie można to coś, co dzisiaj zwamy rynkiem, za 5, 10, 15, a nie daj Boże za 40 lat, kiedy osiągną wiek emerytalny dzisiejsi absolwenci? Tego nie wiemy. Wiemy jedno, że przyszłość jest nieprzewidywalna i do tego się trzeba przygotować. Powstało ukute także przez tego samego autora pojęcia czarnego łabędzia, pojęcie antykruchości. Jeżeli mówimy o podstawach, to szalenie zgadzam się z moim przedmówcą, że twarda nauka, formalna, kończenie kolejnych stopni zmusza nas do pewnej etyki. I myślę, że ta etyka pracy będzie uniwersalna, obojętnie, czy jak wielki chaos będzie. Chciałbym się chwilę jeszcze odnieść do pytania, czy mamy kształtować liderów, czy mamy kształcić liderów, czy fachowców. Myślę, że my możemy kształcić liderów, ale tak naprawdę lider się rodzi liderem. Nie potrafimy stworzyć lidera. Możemy go douczyć, żeby on był świadomym liderem. Ale bardzo ważna sprawa i też tu padło, jest umiejętność współpracy. Uczenie przez projekty znaczy uczymy się współpracować. Uczymy się rezygnować z własnego ego na rzecz celu projektu, na rzecz wspólnego celu, wspólnego dobra. Rozwiązywanie problemów z mojej perspektywy w przemyśle zawsze było, a w najbliższych latach będzie jeszcze ważniejszą umiejętnością, cechą wręcz charakteru, ponieważ w świecie nieprzewidywalnym nieprzewidywalne są problemy, które będą nas zaskakiwać. Tak, oczywiście bardzo chętnie. Najpierw do koszyczka fachowcy czy liderzy. Oprócz odpowiedzi, że jedno i drugie, to rozwinę to trochę, bo SGH z pewnością kształci fachowców. Takie jest DNA szkoły i od początku z mury uczelni opuszczali po prostu bardzo dobrzy fachowcy. Z tymi liderami jest rzecz trochę bardziej skomplikowana, bo po pierwsze, o jakich liderów nam chodzi? Jeżeli chodzi nam o przywódców państwa i gospodarki, a prezesów i tych, którzy są w świetle Jupiterów, no to można powiedzieć, że to jest dosyć wąska grupa, ale pani dyrektor bardzo celnie zauważyła, że w tej chwili rzeczywistość biznesu, rzeczywistość korporacji jest bardzo często rzeczywistością projektową. Z kolei pojawił się też wątek współpracy, czyli praca w grupach, dość często ad hoc i luźno zbieranych, pełnienie często zamiennie roli liderów niedużych stosunkowo grup, bardzo często się zdarza, jest po prostu praktyką. W związku z tym pewne umiejętności, pewne sposoby postępowania, pewne sposoby zachowania, pewne praktyki na przykład opisane i stosowane w zarządzaniu projektami powinny również być dostarczane studentom
w trakcie studiów, bo po prostu ułatwią im, czy wręcz umożliwią funkcjonowanie w korporacjach później. Drugą rzeczą jest to, że szkoła wyższa powinna być przestrzenią do doświadczania różnych rzeczy i odnajdywania swojego powołania. Nie każdy jest liderem z urodzenia, ale każdy może się pewnych sposobów postępowania i zachowań nauczyć w ten sposób, żeby sobie w takich sytuacjach poradzić. Szkoła wyższa jest miejscem, gdzie można tego doświadczać bez dramatycznych konsekwencji związanych z rozwojem kariery. Szkoła wyższa jest również miejscem, gdzie można o pewnych praktykach się dowiedzieć, nauczyć, usłyszeć i wyjść z przekonaniem, że tak mnie uczyli na SGH. Siłą absolwentów najbardziej prestiżowych uczelni jest to, że na przykład przyjeżdżają i mówią, dobra, ja się tego nauczyłem na Harvardzie, taka jest najlepsza światowa praktyka. Aha, no dobra, okej, okay. Taka jest najlepsza światowa praktyka. No to my tego nie negujemy. Jeżeli w Polsce ktoś powie, na SGH mnie tego nauczyli i taka jest najlepsza polska praktyka, to też nie będzie negowane. To daje swego rodzaju pewność siebie i po prostu bardzo dobrą praktykę. Dlatego też, czy ktoś będzie w przyszłości liderem, czy nie, jak wysoko w tej akurat hierarchii czy konkurencji zajdzie, tego nie wiemy. Ale powinien zostać wyposażony w pewien podstawowy warsztat, powinien zostać wyposażony w wiedzę, bo powinien również wiedzieć, jak powinien funkcjonować, jeżeli sam nie jest bardzo dobrym liderem, bo wybrał inną ścieżkę, bo na przykład jest świetnym ekspertem, to powinien wiedzieć, jak powinien pracować dobry lider, bo z ludźmi się pracuje, bo lider często w tej chwili pyta o feedback. No, jak ja działam, jak ja pracuję, oceń mnie, powiedz mi, co ja mogę zmienić. Więc ocena innych ludzi staje się też ważną częścią funkcjonowania organizacji. No to tyle o fachowcach i liderach. A druga rzecz to jest data 2050. Bardzo mnie zaintrygowała. To jest za 35 lat. Odwróciłem ten odcinek na osi czasu. Okazało się, że to by było tak, jakbyśmy w roku 80 rozmawiali o tym, co będzie w roku 2015. Ale mieliśmy nie mówić o historii. W związku z tym powiem tylko jedno, że w tamtym czasie internet, no to w ogóle nikt nie wiedział, że istnieje. Nie był w takim użyciu, powstawał pomiędzy uczelniami, a jest też taka hipoteza, że jak to ładnie gdzieś przeczytałem, była to rozproszona przetrwalnikowa infrastruktura telekomunikacyjna na wypadek wojny nuklearnej. I są dwie tezy na temat tego, skąd jest internet, ale na szczęście amerykańscy naukowcy nie chcieli czekać na wojnę nuklearną i mamy to, co mamy. To były inne czasy i nie podejmuje się prognozować tego, jak będzie wyglądał świat w roku 2050. Proszę sobie tylko wyobrazić, że byśmy się zaczęli zastanawiać, jak wygląda software w roku 2050. Aplikacje, możliwości. A czy pracujemy tylko z ludźmi, czy z bardzo inteligentnymi urządzeniami biurowymi, nawet uczłowieczonymi. No, można ten wątek kontynuować. Więc w tym momencie zgadzam się z tym, że rzeczywistość jest tak naprawdę nieprzewidywalna, ale też jestem głęboko przekonany do tego, że człowiek się wbrew pozorom tak bardzo nie zmienia, że liczą się pewne fundamentalne rzeczy, które pozwalają odnaleźć się w każdych okolicznościach i są pomocne teraz, były pomocne w wieku XV, były pomocne dowódcy rzymskich legionów i będą tak samo aktualne w roku 2050. To na pewno jest aktualna wiedza, bo bez aktualnej wiedzy trudno cokolwiek zrobić, trudno mieć też autorytet, jeżeli się komukolwiek przewodzi. To jest coś, co można nazwać osobowością, to jest ten zbiór postaw i umiejętności miękkich i to jest też, co znowu słowo często dzisiaj nieużywane, charakter, rozumiany przeze mnie jako wytrwałość, jako umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami, które się pojawiają raz za razem. Jest takie modne angielskie słowo resilience. Trudno je jak zwykle przetłumaczyć, ale chodzi o to, żeby nieustannie i wytrwale dążyć do celu. Jeżeli do tego jeszcze się doda, już nie będę dodawał, to może inne pytanie. Jeżeli te rzeczy będą, to człowiek sobie poradzi. Dziękuję bardzo. Panie Danielu, mamy ostatnią chyba na dzisiaj kwestię relacji między środowiskiem akademickim a
rynkiem, gospodarką. Ale doktoranci są w szczególnej sytuacji. Część z nich jeszcze nie ma doświadczenia zawodowego, kontynuuje po prostu studia i szuka tych relacji. Z drugiej strony, tak jak pan Michał mówił, my właściwie nie musimy organizować studentom SGH żadnych praktyk, bo oni cały czas praktykują. Oni są aktywni nie tylko na uczelni jako słuchacze, ale oni są w różnych formach również biznesu, komercyjnego biznesu, zaangażowani nie tylko jako osoby o charakterze pomocniczym, tylko jako właśnie ci kreatorzy. I w tych warunkach, jak pan widziałby kształtowanie relacji między środowiskiem akademickim a otoczeniem? Gdzie są deficyty? Bo to również jest dla nas ważne w SGH, żeby unikać, eliminować takie deficyty. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że deficyty są po obu stronach, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o samych doktorantów, kiedyś było zadane doktorantom pytanie, ilu z nas pracuje i po co w ogóle przyszliśmy na te studia doktoranckie, być może dlatego, że nie mogliśmy znaleźć pracy i jest to dla nas jakby taka poczekania na lepsze czasy. Po krótkim sondażu okazało się, że około 95% doktorantów, oprócz tego, że musi wypełniać swoje praktyki dydaktyczne, przychodzić również na zajęcia, które mamy, po prostu pracuje. Regularnie pracuje, pomimo tego, że są to dla nich też i studia stacjonarne. Ja już nie mówię o studiach niestacjonarnych, bo tam wszyscy pracują. Większość doktorantów pracuje. Większość doktorantów łączy pracę naukową i pracę taką zawodową. To po pierwsze. Po drugie, kwestia współpracy doktorant-przedsiębiorca. Problem jest taki chyba, że nadal jeszcze u nas brakuje tej kultury współpracy z sektorem nauki, przedsiębiorcy i nauki. W Polsce chyba nadal jeszcze nie mamy tej takiej kultury współpracy. Być może też jest to i wina samej nauki, że nie potrafi przekazać pracodawcom rynkowi, że to, co robią, im się może przydać i może im usprawnić pracę. Być może ta wina też leży i po naszej stronie, ale sama współpraca z rynkiem jest bardzo trudna, jest bardzo trudno otrzymać. Nie chcę też uogólniać, bo to są takie przykłady, że doktorantom bardzo dobrze się współpracuje z rynkiem, ale jest to problem bardzo, bardzo, bardzo poważny, bo jeszcze na razie brak jest kultury. I co dziwne, dla doktorantów nauk technicznych ten problem jest o wiele mniejszy. Dla doktorantów nauk ekonomicznych w zasadzie też tego problemu nie powinno być, bo ekonomia jest wszędzie. Większy problem pewnie mieliby humaniści, a okazuje się, że doktoranci nauk ekonomicznych też mają ten problem. I traktowani jesteśmy troszeczkę bardziej jak doktoranci nauk humanistycznych, co dziwne, bo jak pokazuje, wielu doktorantów potrafi naprawdę bardzo ciekawe projekty stwarzać, potrafią prowadzić swoje własne firmy konsultingowe i bardzo dobrze się w tym realizować i łączyć i pracę zawodową, i naukę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, a jak pan widzi perspektywę zacieśnienia więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesem? Muszę powiedzieć o doświadczeniach, ponieważ od wielu lat pracuję z różnymi uczelniami w Polsce i nie tylko. W badaniach rutynowych, w analizach. I muszę powiedzieć, że mam raczej minorowy nastrój, jeżeli chodzi o przeszłość. Ponieważ większość doświadczeń jest, lekko mówiąc, niedobrych. Jest niska elastyczność uczelni. Szczególnie administracja wydaje się, jako byłaby najważniejsza. Być może to jest przeszkoda, o której mój przedmówca wskazywał jako problem, że doktoranci czy też inni pracownicy SGH, no bo ja rozumiem, że o tej uczelni, w jakiej mówimy, a tym bardziej innych uczelni ekonomicznych mają problem. Co można by zrobić? Znaczy, staram się uwrażliwić wszystkich moich przyjaciół z grona profesorskiego, że bez zacieśnienia tej współpracy, bez robienia wspólnych projektów
nie będzie dobrych uczelni w Polsce. A nawet te, które są dzisiaj dobre, w przyszłości mogą się okazać niedostatecznie dobre. Jeżeli mowa o koncepcji Uniwersytetu Otwartego, koncepcji, że się kształcimy od, w zasadzie powiedzmy po maturze na wyższej uczelni, to powinniśmy umierać, odchodzić z tego świata także na uniwersytecie być może trzeciego czy czwartego wieku. To powoduje, że będziemy się lepiej rozumieć. Mam takie wrażenie, że podstawowym problemem jest problem komunikacji środowiska akademickiego. My mówimy innymi językami. My mamy inne problemy. Zbliżenie do tego, bo w końcu czymże jest nauka? Jakże nie odkrywaniem prawdy, a ta prawda jest bardzo często gdzieś schowana przed tymi, którzy muszą podejmować codziennie decyzje w biznesie. Nie mając na to czasu, nie mając czasem wiedzy. I myślę, wydaje mi się, że to jest w granicach bardzo szybkie do osiągnięcia. Trzeba spróbować przełamać pewne bariery mentalne. Łatwo powiedzieć, ale chyba najtrudniej przełamywać bariery mentalne. Wszystko, co już było tutaj powiedziane, prawdopodobnie temu będzie służyć, jeżeli konsekwentnie będziemy wdrażać pewien program, program współpracy. Ale nie tylko wewnątrz uczelni, ale spróbujmy wyjść z pewną propozycją do przemysłu. Czyli tu są dwa, jak gdyby dwie strony powinny być aktywne. Z jednej strony moje doświadczenie uczy, jestem aktywny, staram się nakłonić różne uniwersytety do współpracy. Bardzo to trudno jest. Trudne jest do wykonania, ale z drugiej strony chciałbym też być no właściwie bez przerwy atakowany przez rozsądne pomysły, które można by zindustrializować. Chciałem podać przykład skutecznej współpracy środowiska biznesu finansowego i uniwersytetu. Jest to kierunek bankowości i finanse cyfrowe, uruchomiony teraz, właśnie pierwszy rok pierwszej edycji ruszył w październiku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to kierunek stworzony przez Uniwersytet Łódzki, mBank i firmę Accenture. Wspólnie, jeśli chodzi o założenia, wspólnie, jeśli chodzi o poprowadzenie tego programu. Oczywiście dominują dydaktycy z Uniwersytetu Łódzkiego, ale planowane są również wykłady praktyków z Accenture i z mBanku. Oraz w programie będą staże zarówno w mBanku, jak i w Accenture. To wyniknęło z potrzeby zatrudniania absolwentów, którzy są przygotowani do nowego świata, nowych technologii, którzy znają nowe technologie, bankowość cyfrową, online, wirtualną, jakakolwiek ona jeszcze będzie, i potrafią w praktyce z tymi problemami sobie radzić. Ja mówię o tym dlatego, że kierunki są różne i absolwenci też są bardzo różni, szkoły są różne, ale to jest przykład konkretnej, realnej współpracy. Rok trwała praca nad tym programem, zaowocowała uruchomieniem takiego kierunku. To jest dopiero początek, to jest pierwsza jaskółka, ale nie od razu Kraków zbudowano. To są na razie studia licencjackie, ale trudno planować dalej, jeżeli studenci są dopiero drugi miesiąc na tym kierunku. Ale to, co zdecydowało, to połączenie, to dobra komunikacja, ale też wspólny interes. Uniwersytetowi bardzo zależało na tym, żeby uruchomić kierunek, który wykształci absolwentów poszukiwanych. Zależało też na marketingu i PR-ze, na tym, żeby po prostu dobrze pokazać się na rynku. Nam zależy z kolei na takich właśnie absolwentach. Komunikacja nie była łatwa. Odkryliśmy, może ponownie, bo czas studiów za nami, jak inaczej funkcjonuje uczelnia wyższa, a uczelnia wyższa zobaczyła, jak funkcjonuje biznes od środka i bank, ale znaleźliśmy porozumienie. Tutaj odnosząc się do słów poprzednika, chciałem powiedzieć, że to chyba jest pewien pomysł na to, jak uczelnia ma współpracować i jak potem doktoranci mają współpracować. Studia doktoranckie to jest trzeci stopień. My zapominamy, że mamy jeszcze wcześniej stopień drugi, stopień pierwszy. Czyli najpierw powinna uczelnia zacieśniać współpracę z nas na tym pierwszym i drugim stopniu i pokazywać, że nawet tam mogą się przydać odpowiednie dokonania uczelni. I jeżeli przedsiębiorcy zobaczą, że to jest dla nich korzystne, to przynosi im odpowiednie zyski, będą chcieli też pracować na jeszcze tym wyższym poziomie, czyli na tym poziomie trzecim, na poziomie studiów doktoranckich.
ponieważ już nawet studenci drugiego stopnia potrafią bardzo korzystne projekty i innowacyjne rozwiązania wprowadzać do przedsiębiorstw, więc wydaje mi się, że tym bardziej, jeżeli wprowadzi się ten pomysł doktoratu zawodowych, tym bardziej takie pomysły mogą dla przedsiębiorstw być korzystne. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, jedno tylko dosłownie zdanie. Słuchając dzisiejszej dyskusji, która dla mnie była bardzo interesująca i bardzo wiele wnosząca, ale ostatecznie wychodzi na to, żebyśmy rozróżniali dwie rzeczy. Mianowicie, jeżeli chodzi o szkołę średnią, to szkoła średnia przekazuje wiedzę, a szkoła wyższa tworzy wiedzę. I to jest istota sprawy. A tą wiedzę tworzy, oczywiście, mówiąc krótko, w dobrym powiązaniu pomiędzy kadrą nauczającą a studentami. Rola studentów w tworzeniu wiedzy jest ogromna. No to nie są tylko ludzie, których trzeba oceniać i wstawiać im oceny lepsze lub gorsze, ale bez nich właściwie ten rozwój, powiedz, tworzenie wiedzy powstawać właściwie nie może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Umówiliśmy się na 60 minut i one nieubłaganie dobiegają. Ja chciałem wyrazić następującą myśl po wysłuchaniu państwa. Część tych wypowiedzi wykracza poza to, czego oczekiwałem, z czego się oczywiście ogromnie cieszę. To jest świadectwo, że dyskusja międzyśrodowiskowa, z taką mamy dzisiaj do czynienia, zarówno nas, którzy jesteśmy w uczelni, jak i osób, które reprezentują tak zwaną praktykę gospodarczą, ta dyskusja wzbogaca, pokazuje różne aspekty i daje nam do myślenia. Dzisiejsza debata jest drugą z cyklu 6 debat zaplanowanych na semestr zimowy tego roku akademickiego i prawdopodobnie do tego samego tematu przyjdzie nam jeszcze wracać, może w trochę w innym gronie, ale to nie są rzeczy, które dzisiejsza debata mogła zamknąć. Ja ogromnie się cieszę i państwu jestem wdzięczny za udział w tej debacie i jestem jednocześnie przekonany, że wiele wątków wymaga kontynuacji. Dziękuję bardzo, dziękuję internautom również za zapoznanie się z tą relacją. Dziękuję.